Siemanko, tu znowu Szybki, witam w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Szlak Orlich Gniazd, kochani, 164 km, dużo zamków po drodze i to jest wszystko, co o nim wiem. Nie miałem kompletnie czasu przygotować się do wędrówki tym szlakiem, ale idę, także poznamy go razem, co? Jesteśmy w Krakowie, tu się zaczyna, idziemy do Częstochowy, także starym zwyczajem liżemy kropę. Jest ze mną Paula, cześć, którą znacie z czego? Z Orlej Perci, bo mamy Orli Tydzień, Orla Perci, Orle Gniazda, a tam za kapeluszem chowa się Basia, którą możecie kojarzyć z pierwszych odcinków Szybkich Podróży. Jest to osoba, z którą założyłem ten kanał. Niesamowicie sentymentalna podróż. Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. Narzekaliśmy na to, że szlak się zaczyna w mieście, a nie gdzieś za miastem, ale mamy lody, więc w sumie jest dobrze. O, ja chcę tam wejść. Śmietnisko. Halko! Ale fajne stalaktyty sobie wiszą z nacieki z wapnia. Ale straszne śmietnisko, także nie wchodzę. No zobaczcie. Trochę wstyd, nie? Nigdy nie wyrzucajcie śmieci w takie miejsca. Są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdym mieście powiatowym, wojewódzkim, gdzie takie rzeczy można zostawić. Nie musisz tego wywozić do lasu. Jak już i tak wywozisz, to zawieź do przoku. Uszło szczęście moje i dotąd próżno za nim chodzę. A mi nie uszło, bo tu stoi. I tutaj, to też jest moje szczęście. Szlaki, o tak. Na przystanku po 2 godzinach z haczkiem, bo wystartowaliśmy o 10, 12:16, pospolite wietrzenie stópek i powiem szczerze, że szlak na razie nie zachwyca. Cały czas asfaltem. No i dosłownie jak za dotknięciem magicznej różdżki idziemy sobie po czymś takim. Świetnie się nam ten szlak przepoczwarzył. Zobaczymy na jak długo, ale jestem dobrej myśli. Ścieżka jest mocno ubita, widać, że przygotowana pod rowery. I zresztą jest tutaj więcej rowerzystów niż pieszych, także szlak Orlich Gniazd rowerowo jest znacznie bardziej popularny niż pieszo. I się wcale nie dziwię, bo tu dużo przewyższeń nie ma trasy w sam raz na rower. Przynajmniej jak do tej pory. Proszę Państwa, mamy tutaj ekstrawagancki gatunek paproci, zanokcica skalna. Przy takiej fajnej ziemiance jest kolejna zanokcica, proszę Państwa, zanokcica murowa. Ja jakby co tego nie wiem, to Basia mi mówi, bo jest na biologii, ale fajnie poznawać te wszystkie roślinki, które się mija, nie? No i pojawiają nam się w końcu urwiska skał wapiennych, charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy. Bardzo ładnie to wygląda. Szkoda, że się nie wspinam, bo podobno fajnie się po tym wspina. Jak ktoś się wspina w Jurze, to niech napisze w komentarzu, gdzie są najlepsze miejsca. O, czekajcie, jakaś jaskinia? Chyba jakaś jaskinia. Tak jakby, trochę. A, niedużo. Ale okopcone skały, widać, że ludzie sobie robią ogniska.
zaczyna robić się naprawdę przyjemnie. Krakowska Brama, świetne twory skalne tutaj też, i tam jest punkt widokowy na górze, można tam wejść, jest jaskinia do zwiedzania, jest super. Ogólnie to jest strasznie dużo jaskiń, może niektóre sobie spenetrujemy, te które są przy szlaku. Zupełnie coś innego, niespotykanego w żadnych innych górach w Polsce. Warto zobaczyć. A to dopiero początek. Basia ma niesamowity, innowatorski sposób smarowania chleba. Chleb smaruje chlebem. Dzięki temu nie brudzi się żadnych sztućców. No niesamowite. Jeden wykładowca na Polibudzie mi powiedział, że inżynier to jest geniusz improwizacji. I Basia jest inżynierem pełną gębą. Kundelbury. Spenetruje wszystkie dziury. Ciekawe, czy to są jakieś nietoperze. Na pewno są w tych szczelinach. Ruiny zamku Kazimierzowskiego, które są tam, no wyglądają bardziej jak wieża rycerska niż jak zamek, przynajmniej z daleka. Powstanie zamku w Ojcowie jest związane z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku. Rolą warowni było zabezpieczenie Krakowa przed Luksemburgczykami i ochrona kupców podążających szlakiem handlowym prowadzącym z Krakowa na Śląsk. Po trzecim rozbiorze Polski zaczął się proces szybkiej dewastacji zamku ojcowskiego. W 1829 roku rząd rosyjski sprzedał ojców Konstantemu Wolickiemu, który rozebrał większość zamkowych murów. Trochę rozczarowujące jest to, że szlak bardzo dużo wiedzie po ulicy, i to ruchliwej, bez pobocza, niefajnie. O, zobaczcie, wyskakuje auto zza zakrętu i trzeba uważać. Stanowisko przyrodnicze, taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Prądnika. Drodzy Państwo, panorama Prądnika, całkiem śliczna. Pustelnia na Grodzisku. Widać, że to jest miejsce z ogromną historią. Mnóstwo starych rzeźb, już nadgryzionych zębem czasu, jakieś stare freski. Fajnie to wygląda. Mamy tutaj zamek w pieskowej skale, trochę pod słońce. Wysokie mury, zdobione wejście. Zobaczymy, za ile bilety, jak to wygląda. No, na dziedziniec jest za darmo. Zamek Pieskowa Skała, kochani. Piękny zegar. Idziemy zobaczyć ten zegar, którą pokazuje godzinkę. O nie. To nie działa. Bardzo ładny zamek. Tutaj mamy ogrody. Zobaczcie, jakie piękne. Wystawię rękę. Cudowne. A tam maczuga Herkulesa. Zamek Pieskowa Skała, wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie XIV wieku, w latach 1377-1608 był siedzibą rodu Szafrańców. Niektórzy przedstawiciele rodu trudnili się zbójectwem i wykorzystywali zamek jako punkt wypadowy do napadów na kupców przejeżdżających biegnącym przez Dolinę Prądnika szlakiem handlowym. Prawnuk pierwszego właściciela został za to ścięty na Wawelu. W czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku zamek został zniszczony, zaś w 1718 roku po częściowej odbudowie uległ pożarowi. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielkopolskich w 1768 roku, a w 1787 gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W wyniku kolejnego pożaru w 1850 roku zniszczeniu uległa najstarsza jego część, Wysoki Zamek. W okresie II wojny światowej w zamku mieścił się sierociniec dla polskich dzieci z Wołynia, ocalałych z ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Po II wojnie światowej zamek w Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa i po generalnej renowacji w latach 1950-1963 stał się oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Maczuga Herkulesa w promieniach zachodzącego słońca.
No, robi wrażenie i tym bardziej, że jest taka wykrzywiona. Fajnie to wygląda. I niektórzy się na nią wspinają. Mega. No niestety jestem zmuszony opuścić te panie, a raczej one są zmuszone opuścić mnie, bo obowiązki wzywają. Pojadą sobie na stopa do Krakowa, a ja lecę dalej jako samotny wilk. No nie jest fajnie, nie jest fajnie. Chcę mieć takie towarzystwo na szlaku. Samotne podróżowanie jest super, ale podróżowanie w gronie przyjaciół jest jeszcze lepsze. Dziękuję Wam bardzo za obecność przy mnie i w odcinku i do zobaczenia następnym razem. Dobranoc, wracajcie bezpiecznie. Siema. O, łapią, łapią, zobaczymy czy się uda. Uwaga, zobaczymy, może się uda. Może się uda. Nie uda. Nie, nie widać Was w ogóle. Tutaj, no to lecę. Pa! No, mamy tutaj przy drodze. Ło. Coś osobliwego. Ło. No, fajny budyneczek. Halko. Też naśmiecony. Nie ma po co. Dlaczego ludzie w takich miejscach wysypują śmieci, co? Nie rozumiem tej logiki. Lecimy, teraz mamy 4 km drogą do następnej wsi i za tą wsią będę szukał gdzieś noclegu, bo to będzie już 30 km trasy, jak na pierwszy dzień szlaku to będzie odległość w sam raz. No, po szybkiej ocenie czasu do zachodu słońca palcami, przy wyciągniętej prosto ręce każdy palec szerokości to jest 15 minut. No i tutaj mamy nawet nie jeden palec między słońcem a horyzontem, czyli no może jeden, czyli maksymalnie 15 minut. 4 palce to godzina i tak dalej, dwie ręce to 2 godziny do zachodu. Bardzo fajnie to działa, jest uniwersalne, bo ci co mają grubsze palce to zazwyczaj mają też dłuższe ręce, także jak ktoś ma krótką rękę to też małe palce. I mniej więcej pi razy drzwi. Tak to działa i mi się sprawdza. Czyli za około 15 minut do 20 słońce schowa się za linią horyzontu i niestety zacznie się robić ciemno i chłodno. Muszę cisnąć, bo jeszcze mam 4 kilosy, to niestety, ale zajmie mi około godziny, może 40 minut. Godzina przed 20. Rozłożyłem się na polu po prostu już na nieużytku. Trzeba zadbać o stopy. Dzisiaj było dosyć dużo po asfalcie, stopy są zmęczone, także będę je jeszcze tutaj masował, szczególnie tutaj podbicie, trzeba wymasować, tak gdzieś tam podziabać paluchami, to myślę, że z 15-20 minut nawet będę się nimi zajmował, ale zaczynamy od czyszczenia mokrą chusteczką, po prostu z pyłu, gdzieś tam z brudu, żeby to nie obtarło, żeby nic się nie działo. Bo stopy muszą wytrzymać. Wszystko inne może zawieść, ale stopy muszą wytrzymać. No co, ogarniam się, zjem kolację. Na kolację między innymi lubiś od Basi i Michała, którzy byli naszymi gospodarzami w Krakowie. Bardzo dziękuję. Zjem ze smakiem, z Wasze zdrowie. Jutro wstaję, skoro świt. Dzisiaj przeszedłem 30,5 km. W pierwszy dzień na szlaku uważam dobrym wynikiem, może nawet za dobrym. No i jak dzisiaj było 30, no to jutro plan to jest minimum 40, może 45. 45 byłoby fajnie. Tymczasem dbam o stopy, jem i idę spać. Regeneracja jest szalenie ważna podczas marszu. Śpiwór puchowy, materac, Thermarest, Neoair X-Lite, jest mi cieplutko. Wszystkie moje rzeczy rozłożone, bo mam dużo miejsca w dupleksie. Tutaj oczywiście jeszcze kosmetyczka, będzie mycie zębów. Dobranoc. Warto wstawać Aha, jeszcze jestem zaspany. Warto wstawać wcześniej, prawda? No piękny wschód słońca z namiociku, w sumie to już trochę jest po wschodzie. Czekam, żeby mi osuszyło rzeczy, ponieważ na takiej otwartej przestrzeni no ta kondensacja jednak występuje, ponieważ wszystko jest zroszone. Czekam, żeby mi to trochę osuszyło, szczególnie na śpiworze mi zależy. No i będę leciał dalej.
A następnym razem spróbuję się po prostu rozbić gdzieś w lesie, gdzie ta kondensacja jest zdecydowanie mniejsza. I wam też polecam raczej unikać otwartych przestrzeni, a raczej gdzieś między drzewami, bo tam rosa nie siada. No fajnie jest, fajnie. Jeszcze mamy czas, mogę jeszcze z pół godzinki poleżeć. Przy recenzji materaca Thermarest Neoair X-Lite, który mam od moich kochanych patronów, mówiłem, że w środku może rozwijać się grzyb, nie musi. No to w moim już się rozwinął. To czarne, co widać w środku, no to jest grzyb. Właśnie jak chcecie sprawdzić, czy w swoim materacu macie, to dobrze jest go do okna po prostu dać, do światełka. Widać, że jest to nieciekawe. Zupełnie to nie przeszkadza w użytkowaniu. Ten grzyb jest w środku. O, tutaj też. Nie ma najmniejszego problemu, żeby na tym spać. Tylko nie wysysamy powietrza z takiej maty gdzieś tam przy wypompowywaniu, bo to grozi infekcjami gardła. A tak o, to może sobie ten grzybek tutaj rosnąć. No dobra, proszę państwa, opuszczamy miejsce noclegowe, czyli ten kawałek, mucha do nosa mi wleciała, ten kawałek trawy, nie ma żadnych śmieci, nie ma żadnego śladu poza lekko wygłaskaną trawą, która się zaraz podniesie i to jest wszystko. Przypominam, leave no trace, nie zostawiaj po sobie śladu, nie śmieć, nie pal ognisk tam, gdzie nie można palić ognisk. Nie łam drzew, staraj się przynajmniej. Zostaw to w takim, jakim to zastałeś. Ewentualnie zabierz śmieci innych. Tak, żeby kolejny wędrowiec się nie rozczarował. No to zaczynamy, proszę państwa. 7:58. O, późno trochę, no ale z tą wilgocią trzeba było powalczyć. Dobra. Pogoda, jaka jest, każdy widzi i ma taka być cały tydzień. Chyba w czwartek tam jakieś burze, ale w czwartek już będę kończył, także mi to tito. Czego to ludzie nie wyrzucą, nie? Jakieś styropiany albo szczątki świni. Nawet ogonek tutaj został. Pyszota. No ja pierniczę. Szkoda gadać, proszę państwa. Ale ogólnie jest pięknie, jak się nie patrzy na boki. Tylko ten asfalt. Pokazał nam się jakiś tam zameczek, tam w tle. Może jak się zatrzymam, to będzie lepiej go widać. Taka biała plama. Idziemy w jego stronę. Coś czuję, że jest on kolejnym zamkiem na naszej trasie. Mam nadzieję, że idę dobrze. Nie ma tutaj żadnych oznaczeń, bo nie ma na czym oznaczać. No ale... chyba tędy. Dwa kroki tu nade mną latają i kraczą. Kroki są spoko, nie? Siemanko, co tam słychać? Wszystko dobrze? No, powiem wam, że zaczyna mi się podobać. Szlaku, nie zmieniaj się. Jest naprawdę przyzwoicie. Ciągle zgarniam pajęczyny twarzą, ale to dobry znak, bo pokazuje, że nie ma tutaj ruchu. Vagabunda, 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 vagabunda.
jak nie asfalt, to piach, ale złego, złego już wolę piach, bo źle się po tym chodzi, ale przynajmniej stawy tak nie obrywają. Czuję się trochę, jakbym szedł na plażę nad Bałtykiem przez nadbrzeżny bór, taki piaszczysty. Nawet pachnie podobnie. Tylko szumu fal nie słychać w oddali. Szlak wiedzie chyba tędy, tylko tutaj coś się dzieje. Jest mnóstwo włączonego sprzętu budowlanego, ale nie ma ani jednego robotnika. Na czerwony szlak tutaj to przejdę jakoś? Dobra, dzięki. Jakby wsiąść teraz do takiej ciężarówki i odjechać. Nawet jakbym chciał przejść na dziko, to się nie da. Bo tu kilkumetrową fosę, jakieś 4 metry pionowej ściany wykopali. Także idę szukać jakiegoś łącznika albo coś. Ale mi się piachu sypie, ja mam strasznie dziurawe buty już i to wszystko idzie w skarpety, także trzeba będzie wytrzepać potem to i owo. Tu jest jeszcze jakaś jaskinia, tylko akurat tam, gdzie robią, na mapie zaznaczona Januszkowa Szczelina. Geniusz zbrodni ze mnie, naprawdę. Tutaj poszedłem ogólnie tam paręset metrów, żeby przejść na drugą stronę i wrócić się tutaj, gdzie powinien być, bo robią, żeby znaleźć czerwony szlak. A wiecie, gdzie idzie czerwony szlak? Właśnie tam, skąd przyszedłem. Wracam się i lecimy do Rapsztyna. Już niedaleko. Tam może jakaś przerwa, może coś, jakieś zakupki się uda zrobić. Bo nie ma wody. Tutaj tak naprawdę nie widziałem ani jednego takiego normalnego źródła wody poza jakąś pompą w Ojcowskim Parku Narodowym. Jedną. Na szczęście jest tak dużo cywilizacji na szlaku, że odwodnienie raczej nie grozi. Zbliżamy się do zamku Rapsztyn. Zaraz go spróbuję pokazać, no ale niestety w 2020 roku zamek Rapsztyn jest zamknięty z powodu pandemii, czy tam plandemii, jak niektórzy mówią. Dobrze, że mam lodzika na pocieszenie. Tutaj mamy chatę Antoniego Kocjana. Wygląda bardzo niepozornie. Zwykła drewniana, stara chata z beli. Ładnie odnowiona, bo to jest teraz atrakcja turystyczna, ponieważ Antoni Kocjan, okulszanin, który wygrał wojnę. Proszę Państwa, ten pan był genialnym konspiratorem podczas II wojny światowej. Dzięki niemu prace nad rakietami V1, V2 zostały opóźnione o pół roku. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom, proszę Państwa. I wcale nie trzeba się urodzić w wyższych sferach, żeby być wielkim człowiekiem. Co nie? Obiecałem Wam widoczki na ruiny zamku Rapsztyn i są. No, całkiem okazały obiekt, bardzo tak naturalnie wpisany w wyniosłą skałę wapienną. Tak jakby to faktycznie była jego część konstrukcyjna, jakby zbudowana przez ludzi, a to ludzie wykorzystali bardzo zmyślnie naturalne ukształtowanie terenu. Idziemy, zobaczymy, jak blisko można podejść. Tam słyszę jakiś sprzęt budowlany, czyli chyba remontują. Zamek w Rapsztynie. Pierwotny zamek, o którym wzmianki pochodzą z XIII wieku, był drewniany. Murowany, wybudowany został za Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. W XVII wieku rozbudowano zamek w stylu renesansowym. U podnóża zamku górnego powstał zamek dolny z trójskrzydłowym pałacem o dwóch kondygnacjach, w którym było 40 pokoi. W czasie potopu wycofujące się w 1657 roku wojska szwedzkie splądrowały i zniszczyły zamek, którego już w całości nie odbudowano. Ciekawe, co tu będzie, nie? Jakaś droga? Linia energetyczna może? Ciężko powiedzieć. Muszę pochwalić koniecznie to. To jest, proszę Państwa, kawałek tasiemki odblaskowej i jak idziesz szlakiem w nocy, to widzisz, gdzie jest szlak. Genialny wynalazek, naprawdę. Spotkałem się z tym pierwszy raz w Beskidzie Śląskim i cieszę się, że na Jurze też jest stosowany. Nie wszędzie, ale tutaj okolice Olkusza są raczej dosyć dobrze oznaczone i to jest naprawdę świetny dodatek do oznaczeń. Myślę, że powinien być w całej Polsce. Już któryś raz dzisiaj przechodzę przez tory i nie mogę trafić w pociąg. A bardzo chcę powiedzieć, rusza pociąg z Olkusza.
W jakim filmie to było? Kto zgadnie? Tylko w polskim dubbingu. Jak ktoś ogląda po angielsku z napisami, to nie usłyszał tego. Piszcie w komentarzach, kto wie. Astrologowie ogłaszają miesiąc murów kolwa. Populacja piasku dubluje się. No niestety, w tym się grząźnie, to już no tutaj jest jak na plaży dosłownie. Kusi mnie aż ściągnąć buty i iść na bosaka. No dosłownie wydmy jak na pustyni. No nic, czekam na zmianę dekoracji. Byłem teraz na kolejnym postoju z wietrzeniem i jedzeniem. No i niestety siadłem tyłkiem w mrowisko i trzy mnie ugryzły, czerwone niestety. Podobno to jest zdrowe na reumatyzm, czy tam na bóle stawów. Chyba na bóle stawów. Pamiętam, że mi babcia opowiadała, że kogoś tak bolały stawy, to trzymał nogi w mrowisku, żeby go gryzły, odganiał resztę i podobno pomagało. Dobra, ja chyba idę dobrze. Kurczę, no zobaczcie. Skrzyżowanie tu było. Poszedłem tą główniejszą, czyli teoretycznie dobrze. A praktycznie... No, o nie. Aha. Dobrze, że sprawdziłem. Jednak... Nie, no nie. Czasami jest dobrze oznaczony, a czasami niedobrze. Ten szlak. Tak jakby odcinkowo go poprawili, a część została jeszcze stara, zarośnięta. Śmieszna sprawa, kochani. Spotkałem panią grzybiarz, już taką starszą, myślę, że po 70. Jeśli ogląda nas ktoś po 70, to w kwiecie wieku. Ale spotkałem panią tak w krzakach, gdzieś stała tam za krzakami. Ale widzę, że ktoś jest. To mówię, dzień dobry. Pani, dzień dobry, już poszedłem, a ona krzyczy: o, chce się pan coś dowiedzieć? Mówię, no zawsze, myślę, kurde, może mi sprzeda jakąś ciekawostkę lokalną, żeby wam opowiedzieć coś fajnego historycznie, nie? Że tu, nie wiem, masowy grób jest zaraz za krzakiem albo coś takiego. No ale to była pani Jehowa i dostałem ulotki. Kres wszelkich cierpień jest już bliski. Czy umarli mogą ożyć? Proszę państwa, ruiny zamku Bydlin, które mają swoją militarną historię związaną nie tylko z czasami mocno przeszłymi, ponieważ podczas I wojny światowej tutaj był kilometrowy odcinek frontu, między innymi tutaj pod zamkiem były schrony piechoty i chyba stanowiska moździerzy. Tutaj był teren dosyć mocnej bitwy między Austro-Węgrami a Rosjanami i po stronie Austro-Węgier walczył oddział Józefa Piłsudskiego. Między innymi. Dałoby się wejść tutaj na górę, nie? No ale nie będę robił maniany, to jest zabytek. Jakbym kręcił przez świat na fazie, to pewnie bym wlazł. Ruinki dosyć małe, nic tu nie ma, ale historia ciekawa, a to się chyba bardziej liczy, nie? Żeby poznawać historię tych miejsc. Jeszcze historię tego zamku szybciutko sobie poznamy. Pierwsze wzmianki na temat zamku Bydlin sięgają końca XIV wieku. Na wysokim, skalistym wzgórzu wzniesiono wtedy warownię, wieżę obronną. Swoją pierwotną funkcję pełniła przez około 200 lat, do czasu, kiedy w XVI wieku przeszedł na własność Bonerów, a następnie Firlejów. Na początku XVI wieku Firlejowie dokonali przebudowy murów zamku na kościół, a na początku I wojny światowej, 17 listopada 1914 roku, legioniści pod dowództwem komendanta Trojanowskiego okopali się, zajmując pozycję na wzgórzu zamkowym, a następnie ruszyli na stojące w załężu wojska rosyjskie, rozpoczynając w ten sposób bitwę pod Krzywopłotami. Mamy tu nawet odtworzoną część umocnień. Tutaj był okop z takim daszkiem jeszcze dla ochrony, otwory strzelnicze. I tutaj mamy, to chyba niby, że jest Piłsudski, nie? Wygląda jak Piłsudski. Cieszę się, że się robi takie rzeczy, coś więcej, coś innego. No i proszę państwa, szlak Orlich Gniazd. Tu jest Kraków, stąd wyszliśmy. Tu jest Bydlin. No, jeszcze większość przed nami. Aha. Damy radę. Idziemy, samo się nie przejdzie. Samo się nic nie zrobi, kochani. Tylko kurz. Nie w każdej miejscowości są sklepy, chociaż się mija co godzinę jakąś wieś.
No i od trzech wsi nie było żadnego sklepu, a woda mi się kończy, także zagadałem po prostu do ludzi przez płot, czy by mnie nie poratowali wodą. No i dostałem butelkę wody. Mocno gazowana, a ja lubię taką dla zwierząt niegazowaną, ale nie ma problemu. Każda woda jest super, byle mokra. Błogosławię im za to, że są dobrymi ludźmi. Teraz to ja mogę iść. Jeszcze godzina do Smolenia, 6 km i gdzieś tam będę szukał noclegu. Idealnie byłoby złapać agroturystykę, bo już śmierdzę, ale z tego co patrzyłem po mapie, to nic nie ma. Już powoli nam się wieczór zbliża. Mamy tutaj Biśnik, taką skałę. I pod Biśnikiem jest fajne miejsce biwakowe, ale są tu też jakieś jaskinie. Tam jest pierwsza zakratowana, chociaż wejście do niej widzę, że jest rozerwane. Możemy sobie rzucić okiem. No, można sobie tam... O, ona gdzieś tam się ciągnie. Można sobie gdzieś tam wchodzić. Chociaż jest to zakratowane, prawdopodobnie ze względu na ochronę nietoperzy. Więc nie powinno się tam wchodzić, jeśli obchodzi cię ochrona środowiska. Jeśli cię nie obchodzi, to właśnie. Zobaczymy jeszcze tutaj. Kolejne jamki. Ciekawe, w ilu z nich są nietoperze. I kolejna jaskinia. Również zakratowana. Ale spora. Echo! O? Idzie gdzieś tam w dół, w tamtą stronę. No ładnie tutaj. W końcu coś. Cały dzień był bez skałek. No kochani, doturlaliśmy się już po zachodzie do ruin zamku Pilcza, ale niestety wstęp płatny i na noc jest zamknięte, a już jest po godzinach zwiedzania, także możemy sobie tylko w mroku popatrzeć przez kratę i tyle. Szkoda, bo tu są schody po prawej i wchodzi się chyba na wieżę, z której musi być fantastyczny widok. Tym bardziej, że już się morza mgieł w dolinie formuje i to by wyglądało pięknie. No ale niestety nie możemy wejść. Muszę jeszcze wykminić jakieś miejsce do spania. Już jestem tak zmęczony. Strasznie szybko się ciemno robi. Która jest? 19:30. No to nie jest tak późno. Dopiero się wieczorynka skończyła. I co już, Lulu? Chyba tak. Zamek Smoleń został wzniesiony w stylu gotyckim w połowie XIV wieku. Najprawdopodobniej przez Ottona z Pilczy, Herbu Topór. I zastąpił istniejącą tu być może od wcześniej drewnianą strażnicę. W 1655 roku Szwedzi zdewastowali zamek. W 1797 roku Austriacy przyczynili się znacznie do dalszej dewastacji zamku, używając kamienia z murów do budowy komór celnych w Smoleniu. Już dawno miałem spać, bo jest godzina 22:15, no to miałem spać jakieś 40 minut temu, ale mam duży problem, ponieważ rozwalił mi się materac. Wszędzie powinny być takie komory, a tutaj się zrobiła taka wielka buła. I niestety nie da rady na tym położyć głowy, to już jest za wysokie. I no jest problem, a to jest materac za 1000 zł. I w 4 miesiące po jego kupnie, w każdym razie w okresie gwarancyjnym jeszcze, zrobiło się coś takiego. Podobno tak się dzieje z nimi czasami, także będę się musiał zastanowić, czy na pewno korzystać z Thermaresta. System do spania jest tak samo ważny jak buty. I tak jak buty muszą być bezawaryjne, nieobcierające, wygodne i plecak, buty i plecak, to system do spania, gdzie regenerujesz swoje siły, co jest tak samo ważne jak sam marsz, bo musisz mieć siłę do chodzenia, też musi być bezawaryjny. I jeśli się nie sprawdza, to znaczy, że trzeba go zmienić. Ale od jutra na pewno agroturystyka, bo raz, że się muszę umyć i naładować, ale dwa, nie da rady spać po prostu, nie ma na czym.
Dzień dobry, witam wszystkich. Jest 6:15. Spałem sobie, no tak po prostu na polu przy drodze. To ściernisko jest na szczęście dosyć przyklepane, także podłoga namiotu raczej nie oberwała. Tam z tyłu mamy zamek Smoleń, czy tam ten Pilcza, chyba ma dwie nazwy, który oglądaliśmy po ciemku. Jest naprawdę ładny poranek, ciepły, 16 stopni. Wszystkich, których ciekawi moja sytuacja materacowa, no materac wygląda tak. Jest taka wielka buła, na tym się nie da spać, to jest za strome, także skrócił mi się materac o jakieś 35-40 cm. Także nie spałem w całości na nim. Co więcej, nie można go było pompować. To jest taki flak teraz, bo jak tylko był troszeczkę bardziej napompowany, to się wszystko rozklejało dalej. Także spałem tak pół na ziemi. Dałem sobie pod spód wszystkie moje rzeczy, które mogą mnie zaizolować. Jakieś poprzednie koszulki, drybaga z plecaka, kawałek karimaty. I noc była przespana. Udało mi się spać dosyć komfortowo mimo wszystko. Wręcz się obudziłem z gorąca, bo się zawinąłem w śpiwór, zapiałem. A noc była cieplejsza niż wczorajsza. Dobra, ogarniamy się i idziemy. Wczoraj wyszedłem o 8:00 i to było trochę za późno. Mam nadzieję dzisiaj wyjść wcześniej. Myję ząbki i pakuję ten barłuk. Ale no, szykuje się ładny dzień. 7:07, kochani, czyli wychodzimy godzinę wcześniej niż wczoraj. I czas najwyższy, tu sobie spałem i to pole. Właśnie przyjechał pan orać, tam już pojechał sobie traktorem, tutaj zaczął, także dosłownie ja zwijałem namiot, a on już leciał z pługiem, także nie zostawił mi za dużo czasu, ale to jest jego pole, także bardzo dobrze, że na mnie nie nakrzyczał, a miał do tego prawo. Oczywiście spanie w takich warunkach nie jest legalne, nie tyle nielegalne, jest może nie uprzejme w stosunku do ludzi. No bo to jest w każdym razie ich własność, więc trzeba ją poszanować. Jakby co, nie zostawiłem ani jednego śmiecia, żadnego miejsca ogniskowego, żadnego śladu. Także jak wróci teraz tym traktorem, to będzie mógł pomyśleć, że byłem tylko porannym widziadłem. Spotykam co chwilę właścicieli gruntów, na których śpię, czy to w lesie jakiś leśnik przychodzi, czy to właśnie rolnik, też kilka razy mi się to już zdarzyło i nigdy nikt mi złego słowa nie powiedział, także jak widać, to nie szkodzi jakoś mocno, tylko właśnie uczulam, żeby zostawiać porządek, nie palić ognisk. Dobra, lecimy. Za 42-43 km mam agroturystykę i to jest mój plan na dzisiaj. Z rana sobie pozwoliłem na trochę rozpusty po tej akcji z matą i po prostu na stacyjce poraczyłem się hot dogiem, herbatką i od razu po zjedzeniu czegoś ciepłego, a to był trzeci dzień, gdzie nie jadłem nic ciepłego, czuję się lepiej. Maszerujemy, tralalalala. Życie na szlaku jest takie proste, nie? Człowiek wypije ciepłą herbatę i już się cieszy. Naprawdę, dużo więcej do szczęścia nie potrzeba. A wszystkie reklamy namawiałem, że trzeba, konsumpcjonizm, musisz to mieć. Nie musisz. Naprawdę. Obiecał sobie, że nic go nie złamie, a że musi skończyć z uczuciami. W obojętności klucz do szczęścia tkwi. Wierzył w to, że sam się nie zrani, nie szuka, nie zdradzi. Lecz gdzie to go zaprowadzi? Głos dogania go na staja. Głos dogania go na staja.
No, wychodząc z piwnicy, mamy tutaj kolejne ruiny zamku, chyba. No tak to wygląda. Nie wiem jakiego, ale zaraz się dowiem. Otoczony fortyfikacjami bastionowymi zamek w Pilicy składa się z czterech skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. Około 1610 roku kasztelan oświęcimski Wojciech Padniewski wzniósł późnorenesansową rezydencję w stylu włoskim i przeniósł się do niej z nieodległego zamku w Smoleniu. W 1651 roku Stanisław Warszycki z Dankowa rozbudował pałac i wzniósł potężne fortyfikacje otaczające zamek, w tym sześć murowanych bastionów z kazamatami połączonymi murami kurtynowymi otoczonymi fosą o szerokości 20 metrów, dzięki czemu zamek stał się nowoczesną jak na ówczesne czasy twierdzą. Pomimo tego w 1655 roku podczas potopu zespół zamkowy został na krótko zajęty przez wojska szwedzkie, ale wkrótce został odzyskany. W 1705 roku wojska szwedzkie ponownie zajęły zamek. W 1852 pałac kupił Krystian August Moe, albo Moes, nie wiem, który rozpoczyna remont, po którym jednak pałac spłonął w pożarze. W 1874 roku ruinę kupił słynny przemysłowiec Leon Epstein, który wyremontował pałac i nadał mu styl renesansowy, a fortyfikacje ozdobił w stylu romantycznym. Całkiem rozbudowany ten zamek. Na pierwszy rzut oka wydawał się znacznie mniejszy. Mamy tutaj miejsce pamięci narodowej. Jakaś brama, niestety zamknięta z tego co widzę. Wow! I tutaj jest coś, jakiś pałacyk. Szyby w oknach są. No, szkoda, że zamknięte i nie da się wejść. Ale i tak, robi wrażenie, kochanie, robi wrażenie. Strasznie wielkie to. Tam jest taki wielki plac, prawdopodobnie, ale wszystko zarośnięte. No i tutaj też jest gdzie pochodzić. Zobaczcie, ile tego jest. No, proszę Państwa, jakiś zamek nam się tam pokazał. Coś czuję, że tam właśnie idziemy. Słoneczko zaczyna smażyć, ale jest trochę lasów po drodze. Może się schowam zaraz do cienia. Mam pewien problem, bo od wczoraj po południu strasznie plecy mnie bolą w lędźwiach, ponieważ parę dni przed wyjściem na szlak byłem w parku trampolin i no, nabawiłem się tam kontuzji po prostu. Tak skakałem, coś źle robiłem, że poszło mi wszystko w lędźwie, albo już stary jestem. Liczyłem, że pyknę ten szlak w 4 dni, ale może mi zabraknąć tam jakieś 15 km do wykręcenia piątego. Nie chcę się forsować, bo za tydzień mam główny szlak świętokrzyski też do zrobienia. Podchodzimy pod kolejny zamek. Są fajne skałki, jest winnica i przy tej winnicy, z tego co widzę, to jakaś gruba biba się szykuje, albo dopiero co była. Oj, dopiero co była, butelki już opróżnione. Piękne miejsce na winko. Co jak co, ale ten fragment szlaku mi się podoba. Między skałami. Tak jak to powinno być na jurze. Ale już się gorąco zrobiło. O, panie. Prawie orla perć. No, ładnie. Fajnie tu jest. No, zobaczcie. Wszystkie te skały mają ubezpieczenie pod liny wspinaczkowe. Tędy ludzie wchodzą, z tego co widzę, to aż na samą górę. Dla mnie to wygląda jak gładka pionowa skała. Nawet się trochę odchyla do tyłu. Także nie wyobrażam sobie, jak ktoś może się tędy wspinać, a ludzie się wspinają. Wielki podziw dla wspinaczy, naprawdę. Na ściance, no lubię się czasem wspinać na ściance, ale to co innego. Tak w terenie, szacun. A propos wspinaczy, właśnie nam się ktoś tutaj wspina. Siema, powodzenia. I mamy zamek Ogrodzieniec.
Zamek Ogrodzieniec, proszę Państwa, wejdę sobie na skałę. No wygląda bajkowo, niesamowicie fajnie wpisany w te skały wapienne. Coś wyjątkowego. Pierwsze umocnienia w miejscu późniejszego zamku Ogrodzieniec stanęły za panowania Bolesława Krzywoustego. Zostały przypuszczalnie zniszczone podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku. W miejscu drewnianego grodu murowany zamek zbudował król Kazimierz Wielki, który następnie przekazał go w dzierżawę marszałkowi Królestwa Polskiego. Seweryn Bonner w latach 1530-1545 przebudował i rozbudował zamek o nowe skrzydło, przekształcając średniowieczną warownię w stylu gotyckim na renesansowy zamek. W 1702 roku zamek znacznie ucierpiał wskutek pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie Karola XII, który strawił ponad połowę zamku. Praktycznie nie podjęto się już jego odbudowy. W 2019 zrealizowano sceny Bitwa pod Soden do serialu Wiedźmin, produkowanego przez Netflix. No to robimy test, jak dobrze mnie znacie. Kto wie, co teraz zaśpiewam? Chciałbym być sową. Chciałbym być sową jeszcze. Z takiej przyjemnej szutrowy szlak bardzo szybko zamienił się w coś takiego. Takie tutaj gleby. I tak dziwne, że taki bujny las rośnie na takim piachu. Nie jest tylko podziwiać przyrodę, nie? Mam nadzieję, że tak szybko jak się to zrobiło, tak szybko się skończy. Ciekawe, od jak dawna już tutaj nie ma morza. W sensie, jak długo już ten piach sobie tutaj tak leży bez wody. Czyżbyśmy się zbliżali do Częstochowy? Pierwszy taki obrazek od Krakowa. Twarz widzę w tej rdze. A wy też widzicie? Ha. Tylko cicho sza, bo tu będą pielgrzymki zaraz. W Żerkowicach mamy całą ścieżkę dydaktyczną z bunkrami i schronami fajnie opisaną. Schron wartowniczy, proszę Państwa. Tu ktoś stał i przez takie malutkie szczeliny wyglądał. Z tego się nie strzelało. To się tylko patrzyło. Ale jak był jakiś upał, to się musiał żołnierz w środku gotować w takim piekarniku. Masakra. I tu też tylko możesz sobie stać i patrzeć. To jak jakaś tortura po prostu. Okiennik wielki, moi kochani. To jest taka dziura na przelot. Dlatego się nazywa okiennik. Genialnie to wygląda. No niestety to jest najlepszy kąt, jaki złapałem z bliska. Może jeszcze gdzieś z drugiej strony się uda dojść. W każdym razie robi wrażenie. I tu też oczywiście są wszędzie drogi wspinaczkowe. Podziwiam wspinaczy, podziwiam. Ruiny zamku nad Morskiem. Na mapie jest zaznaczone jako Zamek Morsko, ale zamek się chyba jakoś inaczej nazywa. Podoba mi się, że to wszystko jest takie wpisane w siebie. Zamek w skałę i skała w zamek. Bliżej nie podejdziemy, bo jest zagrodzone, ale widaczek i tak jest całkiem spoko. Może dlatego to ogrodzili. Flaga powiewa, widać, że tam na górze jest taras widokowy z barierkami. No ale niestety nie ma wstępu. Pierwszą wzmiankę o zamku w Morsku, który nazywa się Będkowiec, i jego dziedzicu Mikołaju Strzale zapisano w 1390 roku. Zamek przechodził z rąk do rąk, a do XVII wieku był już w ruinie. Pomimo dogodnego położenia i dość silnych fortyfikacji, które powodowały, że był praktycznie nie do zdobycia przy wykorzystaniu średniowiecznych technik oblężniczych, nie odegrał on w historii ważniejszej roli. Proszę Państwa, ja wietrzę stopy, ale mamy tu szybkiego podróżnika Marcina lokalnego, który przyjechał do mnie na szlak. Z Dąbrowy Górniczej. Z Dąbrowy Górniczej. Z Szarlotką, kochani, z Szarlotką. Ale super. Teraz to ja dojdę do mety. Mega. Dziękuję bardzo, Marcinie. Bez problemu. Dziękuję Ci, Marcinie, za posiłek regeneracyjny. Życzę Ci wszystkiego dobrego.
I co, ja cisnę, jestem w połowie trasy, a jest 16, także jestem w czarnej D, ale dzięki Charlotte dam radę. Siemanko! To jest gościu, nie? Miałby więcej takich. O, i ty, biegnę, pierwszy raz dzisiaj biegnę pod górę. To działa. Dobra, opuszczamy ten zamek. I lecimy dalej. 21 km, kochani. 21. Spróbuję do 20 w 4 godziny. Cholera, 5 na godzinę. Będzie ciężko. Widoczki piękne. Lecimy chyba zaraz tam na drugą stronę. Tylko najpierw trzeba zejść. No ciężko. Wystartowałem dzisiaj godzinę szybciej, a idę jakoś tak znacznie wolniej. Właśnie mam więcej przerw, nie mam mocy coś, ale teraz już nie robimy przerw. Jedna przerwa tylko. Będę mógł zrobić przerwę najszybciej za 12 km. O, taki se daje plan. Żeby mi tej agroturystyki nie zamknęli i żeby pani nie poszła spać. Jakbyście się zastanawiali, co się dzieje z balonami, z helem puszczonymi, żeby sobie leciały w świat, no to dzieje się właśnie to. Zaśmiecają nas. Słyszałem o tym od kilku miesięcy, ale nie spodziewałem się, że przeżyję to na żywo. Spotkałem modliszkę. W Polsce są już normalnie modliszki w całym kraju. W miastach ludzie spotykają. Ja akurat tutaj w górach. Normalnie już sobie żyją. Niech ktoś mi powie, że globalne ocieplenie to jest ściema. A tutaj kolejna. Brązowa. Niesamowite. Dwie obok siebie dosłownie. Tamta była 5 metrów wcześniej. Oj, będę patrzył teraz lepiej pod nogi. To co, szukamy trzeciej? Basia, z którą zaczynałem, opowiadała mi o tym, że musi łapać owady na biologię. Złapałaś modliszkę? Skała. Chwała bohaterom. A jakże? Tak jest na jedną stronę. A zobaczmy jak na drugą. Jeszcze nie widziałem, czy w ogóle jakoś. O, też ładnie. Widać skałki. O, tam kolejna sesja ślubna. I tam w jaskini też była. Trzy sesje ślubne na tej górze. No, zaczynam zmieniać zdanie na temat tego szlaku. Coraz bardziej mi się podoba. Nawet te porosty, no zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ale te skały, takie inne. Ja nie jestem historykiem, także te zamki są super, ale jakoś nie czuję ekstatacji, kiedy jestem w ich pobliżu. Ale te skały, o, to mnie przyprawia o dreszczyk. Czy tego by się świetnie nie pomykało rowerem? No kochani, idealna trasa rowerowa. Ile ja bym dał teraz za dwa kółka. Kochani, pierwszy raz się pokazał drogowskaz. Częstochowa 51, Kraków 115. Częstochowa 51, a ja mam jeszcze 10 km do zrobienia. To co, jutro zostanie 41? To bym to jutro skończył, ale mi się coś wydawało, że jak to zrobię, to jutro mi zostanie 51. Kurde, wieczorem będę musiał siąść z mapą i policzyć. A może mam dzisiaj źle wyznaczoną marszrutę i tak naprawdę więcej niż 42. Nie wiem. Mogłem coś pokićkać przy wyznaczaniu. Zobaczymy. Na razie idę. Zamek Królewski Bobolice. Odnowiony. Bardzo ładny. Wygląda jak taki typowy baśniowy zamek strzelisty. Cudowny. Zamek Królewski Bobolice został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej około 1350-1352 roku. Zamek miał zabezpieczać okoliczne dominium i bronić Małopolski przed najazdami ze strony Śląska, należącego ówcześnie do korony czeskiej. W 1379 roku zamek został przekształcony w warownię zbójecką. Rozbójniczy preceder ukrócił król Władysław Jagiełło,
który w 1396 włączył zamek z powrotem do dóbr królewskich. Podczas wojny domowej w 1587 roku zamek został zdobyty przez wojska pretendenta do polskiej korony Maksymiliana III Habsburga. Uległ on wówczas poważnym uszkodzeniom. W czasie potopu szwedzkiego w 1657 roku Szwedzi pod dowództwem generała Müllera mocno zniszczyli zamek, który zaczął popadać w ruinę. Pod koniec XX wieku rodzina Laseckich, obecnych właścicieli, podjęła się wyzwania odbudowy tego zamku. Sama rekonstrukcja wzbudzała i nadal wzbudza kontrowersje i krytykę różnych środowisk. Obiekt jest określany jako Disneyland, kiepska atrapa zabytku. Specjaliści zwracają uwagę na brak zachowanych źródeł odnośnie dawnego wyglądu. No niestety, zamek Bobolice, 450 metrów, w obie strony kilometr. Nie mogę tyle nadrobić dzisiaj, bo jestem do tyłu z marszrutą. Zamek Mirów, również wyniosły, pięknie wyglądający. O, też, no widać, że musiał robić wrażenie w czasach swojej świetności. No niestety późno się robi, nie pozwiedzamy. Zamek w Mirowie został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego, około połowy XIV wieku. Historycy przypuszczają, że już wcześniej istniały w tym miejscu zabudowania drewnianoziemne. Początkowo warownię tworzyła kamienna strażnica, podległa pod bliski zamek w Bobolicach. Zamek w Mirowie mocno ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, kiedy zniszczono znaczną część jego murów. Mimo podjętych przez właścicieli prac remontowych, powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w 1787 roku. Warownia stała się źródłem kamienia budulcowego dla okolicznych mieszkańców, co przyspieszyło jego spustoszenie. Dochodzę już po ciemku do agroturystyki. No i zobaczcie, jak się przydaje odblaskowe oznaczenie szlaku. Od razu widać, chociaż nic nie widać, to szlak widać. Za 10-15 minut powinienem być już na miejscu. Oj, dzisiaj był długi dzień. Jest 20:10. O 7 zacząłem marsz, 13 godzin, czyli normalnie, tylko że się szybko ciemno robi, niestety. Zacumowałem w agroturystyce Maja w Trzebniowie za 3 dyszki, mam pokój dla siebie i tu jest dużo pokoi, chyba z 4 różne pokoje i tutaj śpią 4 osoby. I na deser ostatni kawałek szarlotki od Marcina. Były takie 4. Czy to nie wygląda ślicznie? Trochę mi się poturbowała w plecaku, ale będzie smakować bajecznie. Jem, piszę dla was relacje na fejsa. Nie ma odpoczynku, niestety. Albo niestety, robię to z przyjemnością i spać. Ważne jest, że sobie ładuję od razu wszystkie media, jak mam dostęp do prądu. A pranie się suszy. Dzień dobry, witam czwartego dnia wędrówki. Opuszczamy agroturystykę Maja. Wychodzimy na szlak. Jest godzina 6:45, czyli wychodzimy najwcześniej ze wszystkich dni. Ale nie jest to bez znaczenia, ponieważ wczoraj miałem zrobić 42 km, ale znaczy myślałem, że mam tyle zrobić, ale coś źle policzyłem na mapie turystycznej i w rzeczywistości miałem 48 km do zrobienia i zrobiłem, dlatego tak długo szedłem. W związku z czym zostało mi do mety 41 km. To sobie dziabniemy dzisiaj, nie? Także wyszedłem dosyć wcześnie. Jestem, no, nie za dobrze zregenerowany, bo coś mnie, prawa noga, mięsień boli. To mnie, udo boli. Wczoraj po prostu jak zadylałem już na tym wyższym biegu po zjedzeniu szarlotki, no to sobie nadwyrężyłem nogę. W każdym razie idziemy. 41 km, ładne zamki po drodze. Olsztyn koło Częstochowy. Nie mylić z tym tam koło Mazur. Dzień zapowiada się przednio. Pogoda wędrowna, czyli lekkie chmury. I ma być dzisiaj pochmurno i 16 stopni. Czyli w sam raz do zadylania po szlaku. No to nic, tylko zadylać po szlaku. No zobaczcie, Częstochowa 41 km, Kraków 124, a ja myślałem, że 118.
coś, nie wiem. Częstochowa, 39,5 km był przed chwilą znak. No, już jest trójka na początku, to panie złoty. Dzisiaj jedziemy po auto do Krakowa i zobaczę, o której przyjadę. I czy będę w stanie jechać do domu, bo jazda autostradą na skrajnym zmęczeniu nie jest odpowiedzialna, więc wcale nie jest takie pewne, czy dzisiaj wrócę. Ale jest pewne, że dzisiaj skończę ten szlak. Proszę Państwa, czy tu by się nie jechało super rowerkiem? Co? Wsiąść na dwa kółka i dylać rowerkiem? No petarda. Ogólnie to jesteśmy w jakimś lesie i szukamy ruin zamku Ostrężnik. Był drogowskaz w tą stronę i ja nie wiem, gdzie to jest, czy to w ogóle tu, ale może tu jakaś ścieżka jest. Jakaś skała tam prześwituje między drzewami. Myślicie, że to może być Ostrężnik? Może być, tylko czy tam jest jakiś zamek? Na pewno jest jaskinia. Idziemy do jaskini lwa. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie. No dobra, mamy krzyż, mamy jakąś skałę. O, chyba nie wolno wchodzić do jaskini oficjalnie. Zaraz zobaczymy. Jaskinia nie są dostępne do zwiedzania. Kurczę. No nie mogę tutaj wejść, a przynajmniej nie nagrać tego. Fajnie to wygląda. Trochę jakbym był w nosie jakiegoś giganta, nie? Mam nadzieję, że nie kichnie. No patrzę sobie, że praktycznie minąłem już ruiny zamku Ostrężnik. Jestem cały czas pod tą skałą. Czyli co? Ruiny są gdzieś tam na górze chyba, nie? Kurczę, nie widzę żadnych za bardzo. No, ale wbijemy się na górę, okej. Okay. Ruiny zamku Ostrężnik. Za dużo nie ma. Trochę takich murów zostało. No, ale był dosyć rozległy. W sumie jak patrzę, to tak... Nie wiem. Czyli jak na zamek to całkiem okej. Okay. Naturalne mury w postaci bardzo stromej skały. O istnieniu zamku Ostrężnik nie zachowały się niemal żadne informacje w kronikach. Według badań archeologicznych z lat 2000-2003 przypuszcza się, że zamek ten wzniesiono na początku XIV wieku, prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak późniejszych warstw kulturowych pozwala przypuszczać, że zamek mógł nie zostać ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Nie jest wykluczone, że służył on za więzienie dla wielmożów i wszelkie informacje o nim były utajnione, lub że był siedzibą rycerzy rabusiów. Jedyna wzmianka historyczna pochodzi z rejestrów częstochowskich, gdzie jest mowa o tym, iż w Ostrężniku stoi rudera wieży czy zamku. Nie wiadomo w jakich okolicznościach i kiedy zamek uległ zniszczeniu. Fajna skała, fajna górka. Świetnie, że są te wszystkie jaskinie i tutaj widzę, że też wspinacze mocno działają, bo jest mnóstwo magnezji na skałach. Jako sam zamek, no tyle zostało. Ale jako miejsce do odwiedzenia, bardzo ładne. Fajne urwisko. Nie mogę cię stracić, bo wtedy stracę wszystko. Jest mech. Nie chcę podchodzić za blisko, bo można się nam mchu ześliznąć. No ale ładnie. Nie chciałbym tego zdobywać, być tam na dole. I lecą jakieś kamienie i wrzący olej na ciebie. Zresztą kto by chciał zdobywać zamek? To chyba jako operator trebusza tylko. Mamy tutaj skałę, diabelskie mosty. Malownicze zgrupowanie ze skałek zostało tak nazwane przez Zygmunta Krasińskiego. Wysokie, osiągające 15 metrów bloki skalne porościnane są głębokimi szczelinami. Przez szczeliny przerzucone były niegdyś kładki drewniane. Diabelskie mosty są typowym przykładem ostańców zbudowanych z wapienia skalistego. Fajnie, może by wrócić do tych mostków, co? Trochę ruszyć region jeszcze bardziej turystycznie. Potencjał jest. Pierwszy raz. Uwaga, pierwszy raz. Ja chcę to docenić właśnie. Idzie droga od dłuższego czasu.
a szlak idzie osobną ścieżką, specjalnie wytyczoną, równolegle do drogi. Pierwszy raz nie dreptamy asfaltem. No w końcu i super i bardzo się cieszę. Tu obok jest takie zarośnięte jeziorko, ale co fajniejsze, jesteśmy chyba w starym opuszczonym amfiteatrze. Stara oberża pod gwiazdą modrą, podła jak nauk, stęchła jak szczyn, gościła wielu. Proszę Państwa, poszedłem tutaj na stronę, a pod drzewkiem leżał sobie kamień z muszelką skamieniałą. Szkoda, że jest taki ciężki, także zostawimy go tu, gdzie leżał i idziemy dalej. Gdy tak uciekasz, na nic nie czekasz, to niebezpieczne, na nic nie czekasz. Wagabunda, 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 wagabunda. Jak wagabunda, gdzie się nie udasz, nie oswajasz się. Częstochowa 27, no już mamy dwójeczkę z przodu. Olsztyn 10,5. Myślę, że w Olsztynie sobie zrobimy kolejną przerwę, bo miałem jakieś 2 km temu przerwę. Zamek podobno jest piękny, zaraz ocenimy. 2 godziny i będę. Jest 10:37. Trzeba cisnąć, cisnąć. Stopy już czują, bo niestety przez ten piach bardzo często wyciągam wkładki i czyszczę wkładki z piachu, bo to bardzo wpływa na komfort stopy. Rower! Królestwo za rower! No bardzo odpowiedzialnie. Jest tutaj na buku wycięte: turysto, odpraw sobie drogę krzyżową. Jest krzyż i jedynka. Mam nadzieję, że nie będzie 14 takich skaratowanych drzew, ale też ktoś tutaj w ramach przekory słowiański symbol wyciął. No dobra, zobaczymy, czy będzie 14 okaleczonych drzew. Mam nadzieję, że nie. No ale niestety. Krzyż i dwójeczka. No kurde mol. Zamek Olsztyn, kochani. Wejście tutaj na błonie 7 zł, ale to niedużo. Jest rozległy, jest duży. Zaraz go sobie zobaczymy z bliska. A jak powiedziałem, że idę cały szlak Orlich Gniazd, to dostałem ulgowy. Cebula musi być. Ja bardzo lubię cebulę. Wszystko jem z cebulą. Tosty z cebulą. Ale bym się teraz zjadł. O. Pierwsza wzmianka o zamku olsztyńskim, wtedy identyfikowanym jako zamek w Przemiałowicach, pochodzi z 1306 roku. Strażnicę rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki jako jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. W XV wieku zamek odegrał znaczącą rolę przy odpieraniu napadów ze strony książąt śląskich. W 1587 roku atakowany był przez wojska austriackie arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego. Dowódcą załogi był wówczas starosta Kasper Karliński. Jego porwany kilkuletni syn wraz z piastunką wystawiony został pod zamek na pierwszą linię ognia. Obrona się powiodła, z poświęceniem jednak życia syna dowódcy. W czasie potopu szwedzkiego Szwedzi zrujnowali zamek i spalili miasto Olsztyn. A w XIX wieku chłopi stopniowo rozbierali zamek w celu pozyskania budulca. Wstęp na platformę widokową, niestety zakratowany, jest kłódeczka, także
Na platformę sobie nie wejdziemy, ale i tak są piękne widoki. No zobaczcie tylko. Panoramka Olsztyna. Tam jest Częstochowa z tyłu. Tam będziemy zaraz. Blisko już. Kurczę, 3 godzinki. Może 4. Pod samą tą wieżę się nie podejdzie niestety. Teren budowy, wstęp wzbroniony. Także można sobie tylko popatrzeć. Nie no, zobaczcie, ślicznie to wygląda, naprawdę. Naprawdę ślicznie. Ale ponad połowa tych zamków to albo coś pozamykane, albo remont, albo nieczynne, albo coś, kurczę, nie wiem, czy połowa września to już jest poza sezonem, za późno się wybrałem, czy źle trafiłem, czy może z powodu koronawirusa to akurat to wykorzystują do remontów, nie wiem. Ale no wielu, nawet jeśli chciałem, to nie było jak zwiedzać. No dobra, jesteśmy już z powrotem na szlaku. Zjadłem sobie obiadek porządny, bo jest zimno. Jak chodzę w merino, to znaczy, że jest zimno. I energia jest potrzebna. Woda kupiona, odpocznięte. Ostatnie 17 km. 13:50. Za 4 godziny powinienem być w Częstochowie. Zazwyczaj to ścieżka rowerowa jest czerwona, a chodnik tam szary, czy tam jakiś inny. A w Olsztynie jest inaczej. Czerwony jest chodnik, a ścieżka rowerowa zielona. Zobaczcie, jak jest genialnie szlak poprowadzony. No po co takiego rogala robić dookoła, zamiast tutaj łącznikiem, gdzie tu jest droga? No kurde, i to nie, że tam omijać, żeby ominąć asfalt, czy coś, idzie się asfaltem, także zupełnie bez sensu. Jeszcze jakby tu jakiś zabytek był w tym kącie, to rozumiem, ale co, cmentarz od tyłu pooglądać zamiast od przodu? No nie czaję. Tu jest odejście na Góry Towarne, z których jest podobno fajna panoramka na Zamek Olsztyn, ale szlak idzie kurde po tym asfalcie, także stopy mnie już bolą, nie chcę nadrabiać żadnego ani jednego kilometra, jeśli nie jest to potrzebne, no bo niestety szlak daje w kość, zero amortyzacji, źle się po tym chodzi. Idę stamtąd, tam. Rezerwat przyrody Zielona Góra, z taką charakterystyczną, no nie jaskinią, bardziej pieczarą. Głęboka na kilka metrów, rozległa, niska. No jakby żyli prehistoryczni ludzie, to pewnie tu by sobie biwakowali. Całkiem strome wzniesienie, chociaż niskie. I dokładnie po przeciwnej stronie tej góry kolejna pieczara. Chyba się nie łączy z tamtą, chociaż jest na pewno głębsza, nie widzę końca. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to jest się gdzie przeciorać. Kochani, słucharek na koniec jeszcze. Co robi szlak karpacki? Szlak karpacki się Częstochowa! Częstochowa! Mamy tutaj kropę. Koniec szlaku Orlich Gniazd. Liżemy? Pewnie, że liżemy. Uwaga! Mamy to! Tynkiem coś zajeżdża. Ja lecę na pociąg, za 14 minut mi odjeżdża, a nie wiem dokładnie, gdzie tutaj jest dworzec. W każdym razie, ukończyłem po 4 dniach szlak Orlich Gniazd. Mam mieszane uczucia co do tego szlaku, co mogliście pewnie wyczytać. W każdym razie, Jura piękna, zamki cudowne, te jaskinie, to wszystko, świetny teren. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem, że przeszedłem ten szlak, bo te tereny są zupełnie inne niż wszystko inne w naszym kraju. Takie wyjątkowe, niepowtarzalne, trochę jak góry stołowe też są niepowtarzalne. Tak Jura też jest niepowtarzalna i bardzo polecam ją zobaczyć. Szalenie się cieszę, że przeszedłem ten szlak. Wiele mnie nauczył. Między innymi dowiódł tego, że jestem ekstrawertykiem. To spotkanie z Marcinem, z tą Szarlotką, które dało mi energię na cały dzień. Nie z powodu Szarlotki, tylko z powodu Marcina. Całe życie myślałem, że jestem introwertykiem. No i nie, to zostało zrewidowane. Miałem już takie podejrzenia, że jestem ekstrawertyczny, ale to dowodzi jednak, że to ludzie mnie napędzają, a nie wszystko inne. Jednocześnie
cały czas miałem odczucie, że jest to szlak rowerowy z oznaczeniem szlaku pieszego. I nie było dnia, żebym nie żałował, że nie mam roweru. Długie odcinki asfaltu, płaskie szutrówy, szerokie drogi leśne, unikanie przewyższeń. Naprawdę bardzo, bardzo chciałem mieć rower. I konkluzja jest taka. Warto, jak najbardziej warto, ale drugi raz wybrałbym dwa kółka. Dobra, ja zapycham na pociąg, a jak mi odjedzie, to trudno, popiszę sobie pocztówki przynajmniej. Dziękuję wam bardzo za oglądnięcie, dziękuję, że razem ze mną przeszliście ten szlak, dziękuję tobie, że zostałeś lub zostałaś do końca. To wiele dla mnie znaczy. I cieszę się, że ci się podobało, bo jeśli tu jesteś, to znaczy, że się podobało. Napisz jakiś komentarz na dole, daj łapkę w górę, daj suba, jeśli jeszcze nie dałeś. I widzimy się w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Siema! La, 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 la.